Witam Państwa bardzo serdecznie. Drugi raz w nowym, bieżącym roku, który nabiera rozpędu, coraz bardziej do przodu, ani się obejrzymy, a widać witać będziemy kolejny rok. Ale wracając do meritum. W kolejnym odcinku moich felietonów, moich przeglądówek, powiedziałem, że wybrałem sobie dwa wydarzenia z końca roku ubiegłego, które omówię każde z osobna. Poprzednio spojrzałem na kwestię zabiegu rządu związanego z przejęciem mediów. I o tym było, a dziś chciałbym z nieco innej chyba niż wszyscy, tak mi się wydaje, perspektywy spojrzeć na wydarzenia związane ze zgaszeniem przez posła pewnego, no dobra, przez posła Grzegorza Brauna, hanukowych świec, świecących, zapalonych, świecących się w Sejmie RP. Sprawa niby już przebrzmiała i przeminęła, dlatego mogę sobie pozwolić na uwrzeczony dystans, o którym tutaj mówię, i nieco inny punkt y, widzenia. Wydarzenie to analizowane było z wielu różnych perspektyw przez wielu bardzo komentatorów. Były komentarze przychylne panu posłu, nieprzychylne, oburzone i humorystyczne oraz memiczne, których było najwięcej stał się pan poseł Bohaterem z pewnej części infosfery. Ja chciałbym tu dziś stanąć nieco, tak mi się brzmi, wydaje, z boku tych wszystkich omówień i spojrzeć na posła z gaśnicą z perspektywy człowieka przypatrującego się idei państwa laickiego. Czyli takiego, tak najogólniej mówiąc, w którym rozdział państwa od kościoła jest całkowity. Przy czym za pojęciem kościół stoi w mojej myśli każdy zorganizowany system religijny o ambicjach społecznych. Oczywiście słowa, które tu wypowiadam mają charakter ogólny, ale na potrzeby krótkiego felietonu no, muszą w tej chwili wystarczyć. Laicyzm państwowy taki ma różne oblicza. Od życzliwego, rozdział kościoła od państwa na jakich życzliwych zasadach, warunkach tych dwóch instytucji, po wrogi lub skrajnie wrogi. Wszystkie te znane są z historii y, Europy i o wszystkich możemy gdzieś mówić. Oczywiście w naszym kręgu kulturowym czy całym cywilizacyjnym idea państwa laickiego budowana była w opozycji do chrześcijaństwa. Tak się zdarzyło, bo to ono stanowiło fundament europejskiej kultury i historii. Już w XVIII wieku, na początku... Tej laicyzacji, całkowicie niby to laicka na zewnątrz rewolucja francuska wpadła w pułapkę antylaicyzmu i organizowała państwowy, nielaicki całkowicie, kult mądrości. Taki bluźnierczo-masoński eksperyment, kto można sobie poczytać w historii. Rewolucja bolszewicka w Rosji, również w imię laicyzmu, tworzyła swoje świeckie kulty, pozbawione jednostkowej eschatologii, ale wiele obrzędów świeckich komunistycznych w tym kraja, kraju, kraju, kraju miało namaszczenie jakby, a nawet nie jakby religijne. Przynajmniej taką otoczkę konstruowali Sowieci dla swoich uroczystości, dla wydarzeń publicznych. Wydaje mi się, że ideologowie państwa całkowicie laickiego od dawna zdawali sobie sprawę, że co prawda udało im się odsunąć od instytucji państwowych kościoły chrześcijańskie, głównie katolicyzm, ale w miejsce to natarczywie wciskają się różne inne rzeczy, całkowicie nielaickie, których zatamować nijak nie szło. U nas było podobnie. Trwa do niedawna. Budowa państwa laickiego. Trwa walka o usunięcie na przykład krzyży z Sejmu i innych miejsc państwowych, jako nielaickiego symbolu. Odbywa się to pod znanym nam wszystkim pozorem obrazu uczuć religijnych osób niewierzących. Tymczasem od kilku lat grudzień ubiegłego roku nie był pierwszy w tymże Sejmie ma miejsce obrzęd, uroczystość, jak zwał tak zwany zapalenia świec hanukowych. Żeby nie było, nie zajmuję stanowisko co do słuszności wprowadzenia tego obrzędu. Przynajmniej nie tu zajmę to stanowisko. W każdym razie obrzęd ten ma znamiona uroczystości religijnej, wyznania mojżeszowego, któremu to obrzędowi nadaje się wymiar państwowy. I w tym kontekście wyłaniają się dwie kwestie. Po pierwsze, moja teza pierwotna, że wraz z odsuwaniem chrześcijaństwa ze sfery wpływu społecznego Odbywa się odsuwanie w niebyt koncept państwa laickiego. Taki paradoks, gdyż właśnie inne systemy religijne gwałtownie wchodzą w jego orbitę działania. Po drugie, i to właściwie jest klamra dla całości, poseł Brown z gaśnicą paradoksalnie może być traktowany jako bojownik o państwo laickie właśnie. Ktoś powie, że poseł chyba sobie nie życzy ulokowania go przeze mnie w takim obozie. No cóż, no, to nie jest niestety koncert życzeń. Zbudowałem sobie taką hipotezę i tym samym otwieram dyskusję na temat tego, w jakim kierunku państwo zmierza. Dziękuję za tę chwilę uwagi.